Gość poranka dwójki. Zgodnie z zapowiedzią w studiu dwójki Anna Stańko, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Córka Tomasza Stańko, wieloletnia menedżerka artysty. Spotykamy się, bo już wkrótce, za 3-4 dni, najpierw w Warszawie, a później w Rzeszowie, toast urodzinowy. 11 lipca Tomasz Stańko skończyłby 77 lat. Tak. Za panią bardzo trudny rok, bo tato odszedł 29 lipca minionego roku. Pamiętam, to była przegorąca niedziela. Wracaliśmy wtedy z dwójki na miejscu z naszej akcji z Przemyśla i gdzieś właśnie w środku dnia dopadła nas jak grom z jasnego nieba ta informacja. I myślę, że z wielu powodów i tych oczywistych i mniej bardzo trudno było połączyć te wszystkie role, które pani przez lata łączyła wtedy. Powiem szczerze, że no tak, no to nie jest tak, że udało mi się jeszcze jakoś z tym wszystkim ogarnąć. Teraz ten lipcowy czas to jest rzeczywiście trudny moment, bo bardzo dużo wzruszeń. Nawet teraz właśnie, jak dostałam SMS-a o tym, że przyjedzie, bo to państwo, że przyjedzie po mnie samochód od państwa i właśnie, bo ja mam stare telefony i tam było właśnie jakoś nawiązanie do konwersacji, kiedy w 2015 roku tata był waszym gościem i napisałam tata gna, więc gdzieś tam pewnie w jakimś był niedoczasie, więc rzeczywiście tam, no trudny czas, więc tym bardziej się cieszę, że udało się doprowadzić do tego, że będziemy świętować urodziny taty i w Warszawie, i w Rzeszowie. I że dzięki wsparciu właśnie Teatru Studio i Miasta Rzeszów będziemy mogli celebrować ten wesoły moment narodzin taty i to, że on był z nami przez te lata i stworzył tą wspaniałą muzykę i po prostu świętować jego obecność, grając jego muzykę, bądź muzykę, która będzie inspirowana jego twórczością. Więc wydarzenia, które są pewnym przełamaniem, pokazaniem tego, co piękne, próbą też odpowiedzenia na pytanie o znaczenie tego dorobku. To jest bardzo trudne do opisania. Myślę, że wielodniowy, wieloelementowy festiwal muzyczny nie odpowiedziałby do końca na to pytanie, nie pokazałby, jak to się mówi, pełnego spektrum, ale pani próbuje. Kto pojawi się najpierw w Warszawie, a później w Rzeszowie? No tak, po pierwsze oczywiście dla mnie było takim marzeniem, żeby zagrał nowojorski kwartet taty. W ogóle już nawet jak jeszcze wcześniej miałam plan w ogóle, żeby zagrali na placu Defilad plenerowy koncert, bo to jest świetne miejsce, więc poniekąd spełniam to marzenie w jakiejś części. Tak więc będzie nowojorski kwartet taty, który w tej chwili jest trio, czyli Dawid Wirejes na fortepianie, Ruben Rogers na kontrabasie i Gerald Cleaver na perkusji. W Rzeszowie będziemy mieć mało zmiany, ale też bardzo przyjacielską, bo na kontrabasie będzie grał Sławek Kurkiewicz, bo Ruben wyrusza dalej w trasę z Charlesem Lloydem, więc sami przyjaciele, Dawid, czyli pianista, taty, wspaniały lider i kompozytor, myśląc o tym projekcie właśnie w trio, specjalnie nie zapraszał żadnego trębacza, bo żeby ten wydźwięk braku trąbki był taki bardzo, bardzo wprost. Więc jestem bardzo ciekawa. W ogóle wszystkie te projekty tak naprawdę, no, tak samo tak jak i nowojorski kwartet, jak i koncert Skalpela, czyli drugiego highlightu tego wieczoru, gdzie ich gośćmi będzie też wspaniały trębacz Piotr Damasiewicz i perkusista Rafał Duckiewicz. Te obydwa projekty będą tak dla mnie samą zaskoczeniem. Mm-hmm. Zaprosiłam po prostu artystów, którzy wiedziałam, że będą potrafili stworzyć jakąś opowieść wokół muzyki taty i wiadomo, to nie jest tak, że będziemy po prostu grać utwory taty i że to będzie tak, że mamy jego kompozycję, ktoś gra na trąbce, jakby to jest jakby jakaś postaranie się w jakiś inny sposób stworzenia tej narracji, bo wiadomo, że już nigdy nie będzie tak, jak było z tatą, nie powtórzymy tego po prostu, tak? Więc stąd taki pomysł oraz, a myślę sobie, że też bardzo ważnym i bardzo mocnym punktem programu jest występ solowa Daddy Leo Smith, czyli takiego wspaniałego trębacza, jak on grał w Bielsku Białej w duecie z Vijay Iyerem. Nawet muszę powiedzieć, że byłam trochę zazdrosna o niego, bo powiem szczerze, jak są ci świetni trębacze, to byłam tak troszeczkę zazdrosna o to, że tata ma być najlepszy, a on jest naprawdę, no, naprawdę wspaniały. Myślę, że dla mnie teraz pierwsza trąbka.
jak się zobaczyłam z nim podczas sesji nagraniowej, którą miałam okazję odwiedzić w Nowym Jorku w zimą, to właśnie po prostu zapytałam się, czy by nie chciał brać udziału w tej celebracji urodzinowej i on absolutnie powiedział, że tak. Także napisał na tą okazję specjalnie solo trąbkę, kompozycyjny utwór na solo trąbkę i no i taki tata właśnie był takim specjalistą w tych takich dramatycznych, pięknych, lirycznych, w solo, wstępach, bądź komentarzach. Chociażby ten wspaniały występ, jaki miał z Wisławą Szymborską podczas premiery jej tomiku tutaj. Więc tata był ekspertem w tych solo trąbkach. Ja jej kocham, więc jestem bardzo ciekawa. No i bardzo się cieszę, że Wadada właśnie otworzy koncert i no i później będzie właśnie Nowojorski Kwartet, Skalpel i w Warszawie też projekt, który nawiązuje do taty albumu Peyotl z tekstami Witkacego. W ogóle to się tak złożyło, tak magiczne, że ta studio, no, to właśnie to się złożyło w magiczny sposób. Dla mnie to Place de Fila było takim naturalnym punktem i oczywiście, że Teatr Studio. Przyznam szczerze, że zapomniałam, że Teatr Studio ma rozwinięcie imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza. Jak właśnie przypadków nie ma. Jak przyszłam na rozmowę z Tomaszem Platą, to właśnie on mówi, no tak, no oczywiście, że Witkacy. No ja mówię, no tak, oczywiście, no to wiadomo, no po prostu, a Witkacy to był wielki mentor taty. I no i tak, zresztą a propos tego będzie pewnie a propos Witkacego, myślę, że państwo, nie wiem, czy docenią, ale jego istnienie poszczególne też pojawi się na rzeźbie, która będzie upamiętniać tacie na cmentarzu wkrótce otwarcie. Autorem jest Krzysztof Bednarski, tak. Znakomity rzeźbiarz. Tak, sama czekam, też nie widziałam. No tak, ale to co to w tej chwili najważniejsze, 11 lipca, Warszawa, godzina 20, czwartek. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Jeżeli nie dopisze, będziemy musieli się przenieść do środka Teatru Studia, ale liczę na to, że jednak uda nam się uzyskać ten plener. Godzina 20, to może być dosyć długi koncert, bo mamy dużo części, bo też pewnie jest taki fragment filmowy przewidziany. A 12 lipca, czyli dzień później, w piątek w Rzeszowie, fontanny multimedialne. Tak zapowiada się Teatr Urodzinowy, czyli szczególne wydarzenie w rocznicę urodzin Tomasza Stańko. W miniony weekend w Warszawie gościł trębacz Enrico Rava, który opowiadał dziennikarzom o swoich inspiracjach, o tym, jak Tomasz Stańko był dla niego ważny. Pani czuje to, że twórczość taty cały czas jest bardzo silnym i będzie silnym punktem odniesienia? Tak, bardzo czuję, bardzo, bardzo to czuję. No chociażby to, jak Wadada, no, który, no jakby oni nie byli znajomymi, tak, no więc jakby jego entuzjazm, żeby w ogóle pojawić się na celebracji, był ogromny, jak właśnie też na festiwalu Bielsku-Białej, który już mam zamknięty program, wkrótce premiera, kto będzie występował, ale też jak Ambroz Akimozir, który właśnie będzie grał w Bielsku-Białej, jak on w ogóle z tak ogromnym uczuciem mówi o tacie. I też kolejny punkt programu, czyli Mario Guidi, wspaniały pianista i utwór zadedykowany tacie. No jakby to rzeczywiście jest bardzo mocne, bardzo, bardzo to jest mocne. I też jak rozmawiam z Manfredem Eicherem, to też no i taką wspaniałą stworzył taką kompilację z utworów ECM-owskich, Remembering Tomasz Stańko. To jest bardzo wzruszające, jak tata dużą inspiracją, źródłem siły, emocji, nie wiem, rozładowania emocji, bądź ich zbudowania był, tak? Więc mam nadzieję, że uda mi się tę pamięć podtrzymywać jak najbardziej. Aczkolwiek rzeczywiście wymaga to siły i tak jak zaczęłam organizować, znaczy przystępować do tego, żeby zrobić koncerty i to było na początku roku, czyli dosyć późno, więc naprawdę to, że wszystko się udało i tutaj w Warszawie napomógł też ZAX, więc bo naprawdę ciężko było zdobyć finanse, kiedy się późno zaczyna, także to naprawdę trzeba dużej siły, więc tego proszę mi życzyć, żebym potrafiła ten dorobek dalej utrzymywać tak obecny w naszym życiu. Trzymamy za to kciuki. Myślę, że pani siły dodaje samo działanie. Więc życzymy, oczywiście, żeby ta jazzowa jesień w Bielsku-Białej imienia Tomasza Stańko była bardzo udana, owocna. To będą wydarzenia specjalne, bo poświęcone tacie, tak, prawda? Tak, no takim koncertem, który wymyśliłam i zaprosiłam do tego, żeby zajął się całością Marcin Wasilewski. Będzie muzyka filmowa, ilustracyjna taty. No i właśnie będzie Marcin Wasilewski, tu się zajmuje programowaniem z chłopakami, czyli ze Sławkiem Kurkiewiczem i z Michałem
Miśkiewiczem, do tego będziemy mieć orkiestrę AUXO, a gościnnie zagra również wspaniały trębacz Avishai Cohen. To już jesienią, więc będzie jeszcze trzeba trochę na to poczekać. Wcześniej toast urodzinowy w Warszawie 11 lipca, dzień później w Rzeszowie. A ma pani już jakieś pomysły w fazie realizacji, projektowania, wymyślania marzeń, jak jeszcze opowiadać o twórczości taty, albo jak poprzez postać i dorobek Tomasza Stańko wspierać młodych jazzmenów? Taki pomysł, który się pojawił, bo taką, jechałam kiedy ostatnio autobusem, to było w maju i widzę ogłoszenie, no do 10 czerwca zamykamy budżet obywatelski w Warszawie, partycypacyjny i żeby składać wnioski, to trzeba się wyrobić. Ja byłam akurat pod koniec maja w Nowym Jorku i tam często przechodziłam przez Union Square, no i tak jakoś taka jakaś nagle... Dobrze, koniecznie. Po prostu w to miejsce taty, park Rydza Śmigłego, tam są przecież takie cudowne przestrzenie koło na wysokości Muzeum Ziemi, trochę niżej w kierunku pomnika Sapera, które są zupełnie niewykorzystane. Tata mieszkał na rozbrat, czyli naprawdę to był jego park. Jak przypomniał mi Rafał Księżyk, przecież on tam biegał i tam zbierał inspiracje, w sensie, że jak on mieli wywiad, no to wiadomo, że tata tam krążył, ale właśnie głównym źródłem inspiracji do tworzenia kompozycji były te szusy, które on tam wykonywał do pewnego momentu prawie codziennie. No i to było takie absolutnie takie zderzenie tych pomysłów, no więc tak bardzo oddolnie złożyłam wniosek właśnie, żeby stworzyć skwer imienia taty właśnie w Parku Rydza Śmigłego w tym miejscu. Nie sprawdzając różnych jakby przeszkód, które są możliwe, bo stwierdziłam, że lepiej nie będę sprawdzała, czy to jest możliwe, czy niemożliwe, bo po prostu to się zablokuje, a nawet warto pchnąć tą informację do przodu. Więc już wiem, że niestety można imienować, nadawać imię dopiero po 5 latach. Ale mam nadzieję, że może by się to udało jakoś obejść, w sensie, że to może być nieoficjalnie skwer Tomasza Stańko, żeby powstała tam po prostu przestrzeń miejska, a żeby tam tatę symbolicznie jakoś zaistniał po prostu na przykład w postaci jakiejś rzeźby albo jakiegoś obiektu, albo czegoś, to będzie po prostu im, będzie jego jakby takim fizycznym istnieniem tam. Także jeszcze będę nad tym pracowała, zobaczymy jak to się da ominąć, to świeża sprawa, ale fajnie by było, gdyby tak było właśnie, żeby to było takie miejsce spontanicznych spotkań i ludzi, i po prostu warszawiaków, żeby usiąść, pograć, tak jak to się dzieje na skwerach, albo po prostu, żeby to było może miejsce w końcu spontanicznych dżemów, żeby stworzyć taką infrastrukturę. Na szczęście nie trzeba przepisów, my oczywiście nie zachęcamy do omijania prawa, ale tutaj bylibyśmy chyba skłonni o ten wyjątek. Anna Stańko była gościem Poranka Dwójki. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również.